bardzo za tak piękne przywitanie. Niech was Bóg błogosławi. Jesteście fantastyczni, słuchajcie. Pięknie wyglądacie. Elegancko naprawdę nabożeństwo poprowadziłeś, bracie. Ja jestem zachęcony, nie wiem jak wy. Tak próbuję popatrzeć na wasze miny, chyba też jesteście zachęceni. Kochani, możecie odwrócić się do siebie, życzyć sobie Bożego błogosławieństwa, obdarzyć uśmiechem sąsiada. Niech to będzie dobry wstęp do słowa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym przekazać na samym początku pozdrowienia z mojego zboru we Wrocławiu, na ulicy Miłej, Kościół dla Wrocławia, Kościół Zielonoświątkowy. Bracia i siostry wiedzą, że jestem tutaj dzisiaj. Modlili się o ten czas, modlili się o was, Kościół, modlili się o mnie i przekazują gorące i serdeczne pozdrowienia dla was. Kochani, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trzech córek. Moja żona, Danusia, uczyła się tutaj w seminarium, zdała oczywiście z wyróżnieniem i mówi: przekazuj pozdrowienia, na pewno są osoby, które mnie pamiętają, jak ja się tu uczyłam. Bardzo mile wspomina ten czas. Ja pamiętam, jak jako nastolatek z moim ojcem przyjeżdżałem tutaj na różnego rodzaju dni skupienia, festiwale muzyczne, spotkania młodzieżowe i też pamiętam troszeczkę tamten czas. Później Pan Bóg powołał mnie do zupełnie innej części kraju i tam służyliśmy Bogu. I oto po wielu, wielu latach mogę stanąć znowu tutaj na tym miejscu i powiedzieć wam: idziecie w dobrym kierunku, naprawdę. Kościół się powiększa, Boża chwała jest ogłaszana. Chorzy są uzdrawiani, a więc wszystko jest w porządku. Kochani, mam trzy wspaniałe córki. Sonię, słowo Sonia oznacza mądrość, która ma 9 lat. Wiktorię, zwycięstwo, która ma 6 lat. I małą Grację, łaska, wdzięk uroda. Gracja ma 3 latka. I tak jakoś, wiecie, co 3 lata coś się tam wydarza u nas i chyba przyszedł czas. Dobrze, że mojej żony nie ma i tego nie słyszy. Taka analogia. Kochani, przez ostatnie kilka dni mogliśmy troszeczkę poznać siebie bliżej. Mówić o wielkich dziełach Bożych. Budować wiarę w sercach słuchaczy, aby później, gdy modliliśmy się o was, abyśmy mogli oglądać też Boże cuda. A największym cudem, jaki oglądaliśmy przez ostatnie 2 dni, to było nowonarodzenie. To było nowonarodzenie, inaczej mógłbym powiedzieć, wskrzeszenie z umarłych. Bo nie ma życia bez Jezusa Chrystusa. On jest życiem, a bez Niego życia nie ma. A więc można powiedzieć, że to jest najważniejszy i największy cud, jaki może Kościół doznać, jaki człowiek doznaje. To jest pojednanie się z Bogiem. To jest nowonarodzenie. Odtąd nie żyję dla siebie, nie żyję dla moich spraw, dla mojej wygody, ale zaczynam żyć dla Boga Wszechmogącego, a On od tej minuty zamieszkuje we mnie. To jest niesamowite. Już nie jestem sam. Każdy z nas doświadczył kiedyś samotności. Każdy z nas wie, co to znaczy odrzucenie, samotność. Kochani, już nie jesteśmy sami. Już nie jesteśmy sami. To uczucie może być obce dla nas, gdy Bóg jest z nami. Słowo Boże mówi, że od ludzi często będziemy doznawać samotności, ale nie od Pana Boga Wszechmogącego. On jest z nami, jeśli my jesteśmy w Nim. Amen? Amen. Kochani, widzę, tak pięknie się uśmiechacie do mnie. Super. Fantastycznie. Dzisiaj chciałbym zachęcić nas, nie w pięknych słowach, choć mam nadzieję, że troszkę ich będzie, nie w kunszcie homiletycznym, chociaż będę starał się wiernie przekazać Słowo Boże, ale chciałbym zachęcić nas przez Ducha Świętego do podejmowania odważnych decyzji. Niektóre kazania, które słyszymy w niedzielę, one mają na celu zachęcić nas do dobrego działania i one zostawiają przed nami taką możliwość pójścia za tym albo nie. Czasami w niedzielę, szczególnie młodzi kaznodzieje mają to do siebie, że jesteśmy nacenzurowanym. A więc Kościół przygląda się młodym kaznodziejom, zastanawiając: no ciekawy młody, jak ty dzisiaj sobie poradzisz. No dawaj. Niedzielne kazanie
Dzisiejsze kazanie, dzisiejsze słowo jest po to, aby zmienić Twoje życie. I choć wydaje mi się, że moje życie jest przemienione, to gdy zacznę głosić, będziesz musiał odpowiedzieć Bogu na kilka pytań. Będziesz musiał być szczery. Więc jeśli nie chcesz być szczery przed Bogiem, to jeszcze masz szansę uciec. Jeszcze masz szansę stąd wyjść. Bo za chwileczkę, gdy zaczniemy zadawać te pytania, każdy z nas będzie musiał je nie publicznie, ale Bogu Wszechmogącemu odpowiedzieć na nie. Pan Bóg zadaje nam pytania. On, gdy rozmawiamy z Nim, bardzo często właśnie w taki sposób komunikuje się z nami. My pytamy się Go o coś, zadajemy Mu pytania, a On pytaniem na pytanie odpowiada. W Słowie Bożym bardzo często Jezus Chrystus rozmawiał tak z faryzeuszami. Oni zadawali Mu pytania, aby Go zagiąć, a On mówi, dobrze, odpowiem wam, jeśli wy odpowiecie mi na to. Jezus Chrystus bardzo często, gdy mówi do nas, zadaje nam pytania. Jest najlepszym mentorem. Jest najlepszym coachem. Jest najlepszym ojcem. On doskonale wie, jak z nami rozmawiać. On doskonale wie, jakie pytania zadać. On doskonale wie, jak się nami zająć. Jak do nas przemawiać? Bóg przemawia do nas w różny sposób. Czasami jest to tak bardzo bezpośrednie, indywidualne. Wręcz możemy powiedzieć, usłyszałem Boga w modlitwie, tak jak słyszy się rozmowę dwóch przyjaciół. Czasami są to okoliczności, które wokół nas są. Modlimy się do Boga i nagle widzimy Jego odpowiedź poprzez okoliczności, które wokół nas zaczynają istnieć. Zaczynają się zmieniać. Czasami jest to spisane Słowo Boże. Wołamy do Boga odpowiedź, bierzemy Biblię, zaczynamy ją wertować i nagle przychodzi Jego odpowiedź, tutaj zapisana. Bóg w różny sposób odpowiada. Czasami nawet milcząc odpowiada. Bo gdy ktoś zadaje Mu pytanie, Panie Boże, czy mam iść na tą imprezę, czy nie? To czasami Jego milczenie w tej kwestii jest również odpowiedzią. To jest również odpowiedzią. A więc Bóg do nas mówi cały czas. Pierwsze pytanie, jakie Bóg zadał człowiekowi, o tym pierwszym pytaniu czytamy już w pierwszej księdze Słowa Bożego. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział. Przeczytajmy od 8 do 11 wiersza. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Są to pierwsze pytania, które Bóg zadaje człowiekowi. I Bóg dzisiaj, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, drogi bracie, droga siostro, zadaje Ci to samo pytanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś Ewo? Gdzie jesteś Marcinie? Gdzie jesteś Bartłomieju? Gdzie jesteś? Czy to znaczy, że Pan Bóg nie wiedział i nie widział Adama? Czy to znaczy, że Pan Bóg nie wiedział, co strasznego wydarzyło się przed chwilą? Prawdopodobnie ze względu na to wydarzenie właśnie do nich przyszedł. Okolicznością tego pytania jest grzech. Stan, w którym człowiek żyje w grzechu. Adam odpowiada Bogu Wszechmogącemu w niesamowity sposób. Jestem zdjęty strachem, przelękniany. Boję się, gdyż jestem nagi. Grzech obnażony zawsze jest przed Bogiem Wszechmogącym. Gdy grzeszymy i gdy trwamy w grzechu, jesteśmy jak otwarta księga przed Bogiem. On obnaża nas takich, jacy jesteśmy przed Bogiem Wszechmogącym. Chociaż staramy się ukryć w jakiś, tak jak Adam z Ewą gdzieś za drzewami, może w jakichś krzakach gdzieś, starali się ukryć przed Bogiem, to przed Bogiem nie da się ukryć. Przychodzi też świadomość. Adam zrozumiał, że zrobił źle. Adam doświadczył tych wszystkich negatywnych emocji, które wiążą się z popełnieniem tego grzechu. Razem ze swoją małżonką, razem z Ewą. Doznali uczuć, których nigdy do tej pory nie znali.
których nigdy do tej pory nie doświadczyli. Nie wiemy, jak długo żyli w ogrodzie przed zgrzeszeniem. Być może długo funkcjonowali. Trzeba naprawdę wielu lat, żeby nadać imiona wszystkim zwierzętom na ziemi. Dla jednego człowieka. A więc ten czas to nie był tydzień, dwa. Przebywali tam. To uczucie było im obce. Gdzie jesteś, Bartłomieju? Bóg zadaje to pytanie i tym, którzy w Niego wierzą, i tym, którzy w Niego nie wierzą. To pytanie jest uniwersalne. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy popełniają różnego rodzaju przestępstwa, którzy popełniają różnego rodzaju pomyłki, którzy upadają. Słowo Boże mówi, są też tacy, którzy się podnoszą. Gdzie jesteś? Nie jest to pytanie zadane przez Boga, bo On nie wie, co się z tobą dzieje. Bóg zadaje ci pytania, aby tobie zwrócić uwagę na stan, w którym jesteś. Spójrz na miejsce, w którym się znajdujesz. Spójrz na okoliczności. Spójrz, co się wydarzyło w twoim życiu. Przejrzyj. Przejrzyj w końcu. Zobacz, co straciłeś. Spójrz, jak wielkie konsekwencje są miejsca, w którym się znalazłeś. Każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy. Każdy z nas nie jest wolny od błędów. I owszem, Pan Jezus Chrystus tym, którzy w Niego wierzą, daje siłę powstać. Daje siłę opuścić to miejsce grzechu. Daje siłę podążać dalej. Ale zanim to uczyni, zadaje tobie pytanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W jakich okolicznościach Bóg zadaje to pytanie? Przypomnijmy sobie, w okoliczności grzechu, wstydu i oddzielenia. Miałem 17 lat, gdy Bóg zadał mi to pytanie. Mój ojciec jest ewangelistą, znacie go. Prezbiter Marek Tomczyński przyjeżdża tutaj od wielu, wielu lat, głosi Słowo Boże. Wychowany jestem w domu jako syn pastora, a od syna pastora i córki pastora to się oczekuje. Jak inni modlą się, to te dzieciaki muszą dwa razy więcej się modlić. A jak inni recytują Słowo Boże, to te dzieciaki muszą dwa razy więcej tego Słowa Bożego znać. Od swoich dzieci oczekujcie tego, a nie od dzieci pastora. Pastor ma swoje dzieci i on je prowadzi. Ale jest takie coś. Nie wiem, czy u was również, jesteście zborem pokoleniowym, pewnie tak jest. Że jak są dzieci jakiegoś lidera, to są na cenzurowanym. Do 17 roku życia mówiono o moim tacie tak. Ojciec nawraca, a syn odwraca. Potrafiłem pojechać z moim tatą na ewangelizację, zebrać tam innych przyjaciół, też wierzących. I kiedy on głosił słowo, to my pojechaliśmy sobie na imprezę w tym czasie. Nie chciałem mieć z Panem Bogiem nic wspólnego. Owszem, czasami wyświetlałem jakieś pieśni w zborze. Bo syn pastora musi coś robić. Nauczyłem się grać na gitarze, więc czasami nawet gdzieś zagrałem na tej gitarze. Bo przecież syn pastora musi coś robić. Już mówię, dobra, zakładałem taką maskę. W kościele byłem kimś innym, a kiedy tylko wychodziłem z kościoła, kiedy tylko wychodziłem z domu, kiedy wchodziłem do pociągu i jechałem do innego miasta, bo tam uczęszczałem do szkoły zawodowej, dlatego że moje życie było takie, że do żadnego dobrego liceum się nie dostałem. Stworzono wtedy szkołę zawodową dla takich, co się błąkają po ulicach, żeby się nie błąkali po ulicach, tylko żeby gdzieś byli. Więc ja w tej szkole zawodowej byłem i tam potrafiłem wyciągnąć nawet ubranie z plecaka, przebrać się w pociągu. Tak wielka ta maska była w moim życiu. I wtedy Bóg zawołał do mnie, gdzie jesteś, Bartłomieju? On doskonale znał stan mojego serca i wiedział, gdzie jestem. Ale ja nie miałem świadomości tego. Jak daleko zabrnąłem. Mając 17 lat, wiedząc o tym, że niczego w życiu nie osiągnę, bo jestem leniwym człowiekiem, bo moje słowo, co drugie słowo to jakiś wulgaryzm, bo jestem człowiekiem, który nie ma perspektywy, nie skończy szkoły, żadna fajna dziewczyna go nie będzie chciała, co najwyżej jakaś fizyczna robota w przyszłości, a jeżeli dalej będę brnął, to zwiążę się z tymi ludźmi z świata przestępczego i być może wyląduję w jeszcze innym bagnie.
I wtedy, mając 17 lat, była to sylwestrowa noc. W moim kościele akurat w sylwestrową noc nic się nie działo i ogólnie chyba w Polsce, w kościołach, w sylwestrową noc jest pusto. W niektórych nie, ale ogólnie mówię o Polakach. Ja nie mówię tutaj o naszym kościele, ale ogólnie kościoły są puste. Nasza kaplica również była wtedy pusta, dlatego że młodzież pojechała gdzieś indziej. I wtedy zszedłem do tej pustej kaplicy, gdzie nikogo nie było i zawołałem do Boga: Boże, jeśli to, co moi rodzice mówią, jest prawdą, jeżeli to wszystko ma sens, to zmień moje życie, bo ja już nie jestem w stanie. Inaczej powiedziałem Bogu: Boże, boję się o moją przyszłość, bo jestem nagi. Tak jak uczynił to Adam. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i nie wiem, co się ze mną stanie teraz. Boże, jestem nagi i nie wiem, co się ze mną stanie. I wtedy Pan Bóg przyszedł do mojego życia. Odmienił je całkowicie. I już nie mówi się, że ojciec nawraca, a syn odwraca. Obydwoje głosimy Słowo Boże. Było to wiele lat temu. Pan Bóg uzdolnił mnie do tego, abym ze szkoły zawodowej zdał do liceum. A później nawet w tym liceum raz miałem czerwony pasek. A później zdałem maturę i dostałem się na studia. Słuchajcie, no chwała Bogu. Mój język zmienił się tak. Jednego dnia przeklinałem, drugiego przestałem przeklinać. Pewne rzeczy, pewne używki z mojego życia zostały zabrane mi tak. Jednego dnia jeszcze paliłem, a drugiego już nie. Nad niektórymi rzeczami pracuję do dzisiaj. Wybaczcie, nie powiem wam nad jakimi. Dlatego, że każdy z nas nieustannie przemienia swój charakter, nieustannie stara się być tym, który jest coraz bliżej, coraz bardziej podobny do Boga. Pan Bóg obdarzył mnie wspaniałą rodziną i wiedziałem, że jeśli mam Mu służyć i wiedziałem, że jeśli On jest, to moje życie nie może zakończyć się tylko w niedzielę w ostatniej ławce w kościele. W moim życiu tak było. Ja tutaj nie mówię nic do ostatnich ławek, ale w moim życiu tak było, że ja zawsze wybierałem ostatnie ławki, bo stamtąd można szybko zerwać się do domu. Można przyjść ostatni i wyjść jako pierwszy. I nie trzeba się z nikim witać, tylko odbębnić swoje i wyjść. Ja tak traktowałem ostatnie ławki. Gdzie jesteś, drogi przyjacielu? Wiem, że przez 2 dni głosiliśmy słowo, ale i dzisiaj chcę zadać Ci to pytanie, bo być może są jeszcze na tym miejscu osoby, które potrzebują usłyszeć głos Boży. Gdzie jesteś? Następnym takim pytaniem, wiecie, tych pytań jest bardzo dużo, ale ja sobie na cele naszego kazania dzisiejszego wybrałem te. Jest pytanie, które Pan Bóg zadaje Eliaszowi. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, 9 i 13 wiersz, czytamy tak. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Zostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Inaczej moglibyśmy zadać to pytanie dzisiaj: co tu robisz, Bartłomieju? Co tu robisz, Ewo? Co tu robisz, Danielu? Co tu robisz? Okolicznością tego pytania jest strach. Eliasz trwa w Bogu, ufa Panu, ale boi się. I jego postępowanie jest podyktowane tym lękiem, który ma w życiu. Wiecie, przez ostatnie dni mogliśmy oglądać wielkie Boże nawiedzenie i Bożą radość przeżywać tutaj cały dzień wczoraj. I jeszcze wcześniej. Wiecie, Eliasz również był na takiej konferencji. Taka troszkę inna ta konferencja była. Tam
jego rywale, kapłani innych bogów, innego Boga, rzucili mu rękawice. I on podniósł tą rękawicę. Jeżeli przed całym zgromadzeniem ludu, jeżeli wasz Bóg, wasze bóstwa są prawdziwe, stwórzcie ołtarz i przyjdzie ogień z nieba na was, ołtarz jako potwierdzenie tego, że wasze bóstwa są prawdziwe. Ale jeżeli mój Bóg jest prawdziwy, Bóg jedyny, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest prawdziwy, ja stworzę mój ołtarz i ten ogień z nieba przyjdzie na mój ołtarz. Wiecie, on był sam. On był jeden, a tych innych zawodników było więcej. Czytamy o tym, że oni odprawiali niesamowite rytuały. Nacinali się, tańczyli, w jakieś ekstazy wprowadzali swoje ciało, swoje życie tylko po to, by ściągnąć ten ogień z nieba na ich ofiarę. A w tym czasie Eliasz, ja nie wiem, czy on nie, tak patrzył na nich i mówi, co ja mam zrobić teraz? Oni tak tańczą, takie nie wiadomo jakie rzeczy robią. Ale w tym czasie wykopał rów, zalał go wodą. Całą ofiarę swoją zalał wodą. Wiecie, człowiek, który chce rozpalić ognisko, no to nie bierze do tego mokrego drzewa. A na ołtarzu Eliasza tam było więcej wody niż drzewa. I przyszedł Bóg Wszechmogący i przyznał się do swojego ludu, przyznał się do swojego proroka. I ogień z nieba strawił tą ofiarę, którą Eliasz przygotował. I w tym czasie wszyscy jego wrogowie, wszyscy ci, którzy śmiali się z Boga Najwyższego, zostali zabici. Wielka Boża manifestacja. Cuda niesamowite. Bóg uratował. On jest zwycięzcą. On jest opoką. Eliasz powinien triumfować w tym momencie. Skakać z radości. Ale co robi Eliasz? Gdy królowa Izabel dowiedziała się o tym, co zaszło, wydała wyrok królewski, aby Eliasza zabić. Eliaszu, przecież przed chwilą chcieli cię zabić i nie uciekałeś. Dlaczego teraz uciekasz? Okolicznością tego pytania jest strach. Eliasz zaczął uciekać. Każdy z nas boi się różnych rzeczy w życiu. Muszę się przyznać przed wami, ja również boję się pewnych rzeczy. Nie powiem wam jakich, bo to wykorzystacie. Zaraz ktoś mi pająka podstawi. Są rzeczy, których się boimy. Są sprawy, na myśl o których drży nasze serce. I chociaż doświadczamy wielkiej Bożej manifestacji i chociaż widzimy Pana Boga Wszechmogącego cuda na własnym życiu doświadczamy. Widzimy na własne oczy to, co się dzieje. Ilu z was jest na tym miejscu, których Bóg w ponadnaturalny sposób wyrwał z ciemności? Podnieście rękę swoją. Mało która ręka jest niepodniesiona. A jednak przychodzi strach. Strach o życie. I Eliasz ucieka. Pieczara nie jest miejscem na mieszkanie. Nawet w tamtych czasach nie było to miejsce na mieszkanie. Ale on wybrał tą pieczarę, dlatego że wiedział, że nikt go tam nie będzie szukać. Że ona jest względnie bezpiecznym miejscem dla niego. I tam przyszedł Bóg do niego. Czy Bóg nie wiedział, co Eliasz robi? Często do dziecka mówimy, co robisz? Nie dlatego, że nie wiemy, co dziecko robi, ale by zwrócić uwagę dziecka na to, co robi. Na przykład, taki, nie wiem, najbardziej powszechny przykład. Dziecko, które wspina się na taboret, wspina się na stół, żeby sięgnąć coś wysoko. Co robisz? Gracja, co robisz? Sonia, co robisz? I nagle to dziecko oprzytomnieje, patrzy, że coś zmajstrowało i zaczyna płakać. Mieliście takie doświadczenie z dziećmi? Moja córka ostatnio bierze kredki i ona lubi rysować. Tylko dlaczego nie na kartkach? Wyobraźcie sobie, że podchodzi tutaj teraz w tym miejscu te dzieci, o które się modliliśmy, a tutaj któreś już nie mogło się doczekać zajęć na szkółce. Kredki miało w rękach. Ktoś tam za długo się modli, o nie, a ono już tu rysuje. Co robisz?
jest ten moment, w którym dziecko patrzy na te kredki, patrzy na tą ścianę, patrzy na zadającego pytanie i zaczyna płakać, bo doszło do tego dziecka. Doszło do niego dopiero w tej chwili, dopiero po fakcie, dopiero gdy było za późno, że robi jakąś głupotę. Co robisz, Eliaszu? Gdzie jesteś? Spójrz dookoła siebie. W jakim jesteś miejscu? Nie uciekaj, nie użalaj się na sobą. Zapomniał Eliasz o tym, jak wielki jest Bóg. Na chwilę. Dał wątpliwość to, że Bóg może uratować jego życie, chociaż przed chwilą właśnie to uczynił. Zadając to pytanie, Bóg zwraca uwagę Eliasza na jego postępowanie. I dzisiaj Bóg, zadając to pytanie tobie, zwraca swoją uwagę na twoje postępowanie. Na miejsce, w którym jesteś. Jest to miejsce osamotnienia. Jest to miejsce bezradności. Jest to miejsce, w którym nie wiemy, co dalej zrobić. Sytuacja bez wyjścia. Wrogowie osaczają nas. W tych okolicznościach właśnie Bóg zadaje nam to pytanie. Pamiętam, sam usłyszałem to pytanie. A okoliczności były takie, gdy straciliśmy dziecko. Wszystko rozwijało się dobrze, a tu nagle przestało serce bić. Moja żona pojechała do lekarza, do szpitala, wołaliśmy do Boga, bo już mieliśmy wybrane imię dla dziecka. Już wszystko było przygotowane. Modliliśmy się do Boga. Niestety to dziecko nie przeżyło. I wtedy Bóg zadał mi to pytanie. Co robisz, Bartłomieju? Strach ogarnął moje życie. I zacząłem zastanawiać się, jak to ma wyglądać w życiu osoby, która jest w służbie. Byłem pastorem wtedy zboru w Janowicach Wielkich. Gdy ze szpitala przyjechaliśmy do kościoła, usiedliśmy w pierwszej ławce, ale nawet podczas uwielbienia nie staliśmy. Po prostu siedzieliśmy razem. Nikomu nic nie mówiliśmy, ale Kościół za sprawą Ducha Świętego wiedział. Siostry podeszły do mojej żony. Zaczęły się o nią modlić i błogosławić ją. A ja wyszedłem wtedy na środek i usłyszałem ten głos. Co robisz, Bartłomieju? Panie Boże, dalej będę Cię uwielbiał. Dziękuję Ci za to pytanie. Dalej będę Ci służył. Jakie ja mam wyjście? Co mogę innego zrobić, jeśli nie oddawać Tobie cześć i chwałę i dalej Tobie służyć? Głosiliśmy Słowo Boże i ludzie się nawracali. I tak trzeba. Eliasz i jego historia w tym momencie rozbrzmiewa tak, że Pan Bóg przypomina mu o jego zadaniach. Jest w pieczarze, a Bóg mu mówi, pójdziesz do króla tego i tego, namaścisz go na króla, pójdziesz do tego i tego, namaścisz tamtego na króla, a później znajdziesz takiego gościa i namaścisz na swojego zastępcę. To są twoje zadania, przypominam ci o nich, do czego jesteś powołany. I Eliasz, okej, i poszedł. Strach minął. A więc Bóg dzisiaj również, gdy zadaje nam to pytanie, co robisz? Nie po to, aby wymierzyć nam policzek, ale po to, by zachęcić nas i zwrócić nam naszą uwagę na nasze zadania. A więc pierwsze pytanie, gdzie jesteś? A drugie pytanie, co robisz? I przechodzimy do trzeciego, ostatniego pytania, chociaż tych pytań może być dużo, dużo więcej. Czy pójdziesz za mną? Jezus Chrystus zadaje to pytanie, a właściwie, nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie, po prostu Jezus podchodzi do uczniów i mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Mateusza, 4 rozdział, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 19 wiersz. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię z was rybakami ludzi. Później czytamy w Ewangelii Mateusza 8:22, jak powołuje uczonego w piśmie. Później w Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, jak powołuje Lewiego, który jest przy tle. Później czytamy o Filipie. Później czytamy o Piotrze. Później czytamy, jak Piotr zachowywał się po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus znowu musiał utwierdzić. Czy pójdziesz za mną, paś owieczki moje? Czy miłujesz mnie?
Wiecie, niesamowite, wiele razy Jezus Chrystus zadaje to pytanie i dzisiaj Kościele Chrystusa, Kościele w Ustroniu, Bóg zadaje Ci to pytanie może po raz kolejny, czy pójdziesz za mną? Nie jesteśmy powołani, Kościele, do tego, aby się wspólnie zgromadzać. Chociaż dobrze nam jest, gdy jesteśmy wspólnie zgromadzeni. Kościół nawet nie jest powołany do tego, aby oddawać Bogu cześć i chwałę, bo aniołowie robią to dużo lepiej niż my. Nie oszukujmy się. W niebie przez 24 godziny non-stop aniołowie oddają Bogu cześć i chwałę. Daleko nam do nich. Ale powołani zostaliśmy do tego, aby iść za Jezusem Chrystusem, aby być z Nim i służyć Mu. Do tego zostaliśmy powołani. I te wspólne zgromadzenia nasze, dzisiejsze, ja się cieszę, że dzisiaj mówię do was, bo tutaj tego problemu nie ma. Bo wy wiecie, po co się zgromadzacie. Nie po to, żeby sobie pokawkować, nie po to, żeby zrobić sobie takie bezpieczne miejsce wzajemnej adoracji, ale jest konkretny cel tego zgromadzenia. Tym celem jest przyprowadzać ludzi do Jezusa Chrystusa i być blisko Boga. Tym celem jest właśnie to. I Kościele, jesteście w dobrym miejscu, jesteście w najlepszym miejscu, jeśli ten cel dalej będzie przyświecał nam. Dzisiaj tak wiele różnych chrześcijańskich wspólnot na świecie organizuje swoją pracę wokół ludzi, których już mają, zapominając o tym, że powołani zostaliśmy do tego, aby iść za Jezusem, a Jezus Chrystus powołał nas do tego, abyśmy w Jego miejsce, w miejsce Chrystusa, poselstwo sprawowali. Jak gdyby przez nas Bóg upomina, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jest to nasz pierwszy cel. I Bóg, gdy zadaje nam to pytanie, czy pójdziesz za mną, bardzo często jesteśmy poirytowani. Ja jestem poirytowany, gdy Bóg do mnie to mówi. No to ty, Panie, nie słyszałeś, jak miałem 17 lat, że idę za Tobą? To jest tak, jak żona mówi do męża albo mąż do żony, kochasz mnie? A ona mówi, wiesz, 20 lat jesteśmy razem, jak coś się zmieni w tej materii, to Ci powiem. No to już wiemy, że jest coś nie tak. To już wtedy trzeba dzwonić do pastora. Ratuj. Bóg zadaje dzisiaj Tobie to pytanie. Być może 20 lat idziesz za Bogiem, może 50 lat za Bogiem, może nie wiem, całe życie szedłeś za Bogiem. Bóg zadaje Ci to pytanie dzisiaj, czy pójdziesz za mną? No ale Panie, ja za Tobą idę. Czy pójdziesz za mną? To pytanie ma zwrócić naszą uwagę na priorytety. Ma przypomnieć nam o rzeczach najważniejszych. Mordercą rzeczy najważniejszych są rzeczy bardzo ważne. Widzę to w mojej służbie. Trzeba przygotować kazanie. Trzeba przygotować całą organizację życia Kościoła. Trzeba spotkać się z liderami. Trzeba zrobić, przygotować szkółki. Trzeba mieć... Głowa wypełniona jest planowaniem. Głowa wypełniona jest usługiwaniem. Komu? Tym, którzy już są pojednani z Bogiem. W mojej przestrzeni bardzo dużo jest osób wierzących. Ja ostatnio musiałem zainwestować w to, aby mieć przyjaciół ze świata. Pastorze, jak to zainwestować? Odciąć się od tego świata, od tych łobuzów. Nie, do tego jesteśmy powołani, aby odcinać się od świata, ale jesteśmy powołani, aby być światłością w świecie, a nie odcinać się od kogoś. I Bóg mi przypomniał, Bartku, jakie jest powołanie. Czy pójdziesz za mną? I przypomniałem sobie, jak byłem nastolatkiem, jak wracałem z Gdańska do Janowic Wielkich. Wtedy jeszcze kolej była normalna. Można było jednym pociągiem osobowym z Gdańska do Janowic Wielkich dojechać. Osobowym dlatego, żeby było taniej. Trochę to było dłużej, ale okazuje się, że w tamtych czasach, gdy pociąg osobowy jechał z Gdańska do Janowic, jechał tak samo długo jak dzisiaj pospieszny. Nie wiem, co się pozmieniało. I wtedy ten pociąg zatrzymywał się na różnych stacjach. A ja modliłem się, Panie, kiedy będzie przebudzenie w Polsce. Boże, no powiedz, chcę, żeby było przebudzenie w tym kraju. No kiedy przyjdzie to przebudzenie? No powiedz mi, kiedy przyjdzie. I Bóg powiedział do mnie, Bartłomieju, usiądź teraz, ja powiem Ci, co stoi na przeszkodzie przebudzenia w tym narodzie.
mi Pan powie. Ja będę wiedział. Poczułem się taki wyjątkowy, poczułem się kluczem. Wiedziałem, że jestem wyjątkowy już od samego początku, ale żeby tak? Panie Boże, może będę polskim Reinhardem Bonke. I wtedy Pan Bóg powiedział do mnie bardzo mocno i wyraźnie: Ty jesteś przeszkodą, aby przebudzenie było w tym narodzie. O, pierwsze co, to pomyślałem sobie, idź precz, szatanie. Mówię, no za krótko jestem jeszcze wierzący, jeszcze mam problem z rozpoznaniem, który to Bóg, a który to głos jest nie od Boga. Ale ja wiedziałem doskonale i miałem tą świadomość, że Pan Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego mówi do mnie prawdę, Ty jesteś przeszkodą. I wtedy zrozumiałem, że jeżeli moje usta zatrzymają się tylko i wyłącznie na modlitwie, to nic się nie wydarzy więcej. Ale z modlitwą na ustach ja muszę wyjść do ludzi i głosić im Ewangelię. Siedzisz w pociągu, użalasz się nad sobą i próbujesz na mnie wymusić jakieś dziwne rzeczy, zamiast wyjść na peron i głosić Chrystusa. Może 20 cię wyśmieje, ale chociaż jeden będzie, aby przyjąć Chrystusa i wtedy się zacznie. I wtedy zrozumiałem, że moim zadaniem i moim powołaniem jest tak samo jak powołanie taty mojego, ewangelizacja. Bycie ewangelistą. Bóg dał mi łatwość do przekazywania prawd biblijnych ludziom, którzy w ogóle Boga nie znają. Nie uczyłem się jakoś szczególnie tego. Po prostu jadę w pociągu, zaraz muszę się odezwać do kogoś. Zaraz muszę z kimś porozmawiać. Lubię nawiązywać kontakty z ludźmi, których nigdy nie widziałem. Sprawia mi to łatwość. Wiem, że to wynika z mojego charakteru, z mojego w jakiś sposób mojej osobowości. Pan Bóg uzdolnił do tego. Ale zrozumiałem doskonale wtedy, że jeśli dalej będę w miejscu użalania się nad sobą, nic się nie zmieni wokół mnie. Ja muszę wyjść z tego miejsca i z modlitwą na ustach głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, a nie pozostawać w wygodnym, komfortowym miejscu. Kościele, nam wydaje się, że czasami nasze modlitwy sprowadzą przebudzenie na nasz naród bez naszego udziału. Powiem wam, jak to wygląda. Modlimy się o przebudzenie w naszym narodzie i wydaje nam się, że to będzie tak. Modlimy się wieczorem, rano wstajemy, otwieramy okno, patrzymy, a tu przebudzenie. Jak ze śniegiem. Na gwiazdkę. Kładziemy się spać, śniegu nie ma. Otwieramy rano oczy, podchodzimy pod okno i jest śnieg. I to bez naszego udziału. Kiedy czytam historię Kościoła, kiedy czytam Słowo Boże, tam zawsze była modlitwa, ale też zawsze było głoszone Słowo. Tam nigdy nie było modlitwy bez głoszenia Słowa. I nigdy Słowo nie było głoszone bez modlitwy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli my naszym sąsiadom nie opowiemy Ewangelii o Jezusie Chrystusie, żaden z nich nie będzie miał szansy się nawrócić, bo prawdopodobnie tylko ty jesteś w tamtej dzielnicy wierzący. Nasz kraj wygląda tak. Mamy ponad 900 miast, a tylko w ponad 230 miastach są zbory. W blisko 700 miastach zborów nie ma. Mamy 42 ponad tysiące wiosek. Wiecie, w ilu wioskach jest Kościół Zielonoświątkowy? W 6. To nadal 42 tysiące wiosek do zewangelizowania. Żyjemy na pustyni. Żyjemy na pustyni. Nawet jeśli wzięlibyśmy wszystkie kościoły o charakterze ewangelikalnym, które głoszą słowo o Jezusie Chrystusie jako jedynym zbawcy, to i tak ten wynik nie poprawi się nie wiadomo jak. Gdzie jesteś? Co robisz? I czy pójdziesz za mną? Z jednej strony są to trudne słowa. Ale nie jestem tutaj po to, by was zasmucać, aby zostawić z nadzieją. Jest nadzieja. Pan Bóg zatroszczył się o Adama. Wiecie, on tak troszczył się o Adama, że Adam dożył prawie 1000 lat. Niesamowite. Niesamowite. Troszczył się o niego, troszczył się o jego rodzinę, troszczył się o nich. Mógł oglądać Adam, wnuki, prawnuki, praprawnuki i jeszcze tam dalej. Niesamowite. Niesamowite. Bóg zatroszczył się o Eliasza.
Nie raz wyrwał go ze śmierci. Błogosławił go i zabrał go do siebie. Niesamowite. Bóg zatroszczył się o apostołów. Pobłogosławił ich drodze. Kochani, ja wiem, że oni wiele przeszli złego, ale ja bym chciał mieć te przygody, które oni przeżyli. To było życie pełne pasji, pełne ognia, pełne ewangelizacji, niesamowitych rzeczy. Wow! Gdy Bóg zadaje nam to pytanie i gdy w tej chwili słyszymy jedno z tych pytań, to jesteśmy w dobrym miejscu. Bo to oznacza, że Bóg zacznie działać. To oznacza, że On zatroszczy się. Adamowi dał odzienie, aby już nie był nagi. Zakrył jego nagość. I Bóg zakryje też nagość twojego grzechu. Bóg dzisiaj zmarze twój grzech. Jeśli go wyznasz przed Nim, możesz być pewien, że On uratował twoje życie. Pan Bóg usunie strach. Pan Bóg zaprowadzi cię w nowe miejsca. Być może są tu na tym miejscu osoby, które straciły pracę. Wracaj do siebie, do domu i oczekuj, że w tym tygodniu otworzą się drzwi do nowej pracy w nowym miejscu. Pan Bóg jest tym, który daje. Oczekujesz na wyniki lekarskie i nie wiesz, jak będzie. Twoje życie jest w rękach Boga. Nie troszcz się, gdyż Pański jesteś. Bóg ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia przez ciebie. Mieszkamy na pustyni. Nie stać nas na stratę najmniejszego ewangelisty. Nie stać nas na to. I Pan Bóg powołuje dzisiaj cię do życia. Być może już dzisiaj będziesz mógł komuś zaświadczyć Ewangelię. Być może już dzisiaj wieczorem Bóg uczyni cud w twoim domu. Przez ostatnie 20 lat głosiłeś i nic. A dzisiejszy wieczór będzie przełomem. Czekamy na takie przełomy. Pamiętam taki przełom, gdy mój tata pojechał do swojej mamy, a przez ponad 30 lat głosił jej Ewangelię. I na kilka tygodni przed śmiercią pojednała się z Bogiem. To było niesamowite. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Bóg jest wielki. Kochani, kilka fragmentów dla nas. Prawdziwa to mowa, 1 Tymoteusza 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ja jestem pierwszy. Te słowa są dla mnie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I na koniec, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upomina, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Kochani, czy jesteśmy gotowi zawołać do Boga? Czy jesteśmy gotowi wyznać Mu to, że jesteśmy nadzy, że jesteśmy w miejscu strachu i lęku, że jesteśmy w miejscu, w którym nie wiemy, co dalej robić, że jesteśmy w miejscu, w którym przez lata nic się nie zmieniło, a przecież pamiętamy wielkie Boże obietnice do naszego życia. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć Mu na te pytania? Gdzie jesteś, co robisz i czy pójdziesz za Mną? Jeżeli tak, to powstańmy i uwielbiajmy Boga. Pomódlmy się razem. Halleluja. Panie, dzisiaj wołamy do Ciebie. Panie, dzisiaj odpowiadamy na te pytania. Boże, jestem nagi. Potrzebuję odzienia. Panie, potrzebuję zbawienia. Potrzebuję, abyś wybaczył mi moje grzechy. Przepraszam Ciebie, Panie. Uratuj moje życie, Panie, gdyż miejsce, w którym jestem, jest miejscem strachu, jest miejscem lęku, jest miejscem, Boże, niekomfortowym dla mnie. Panie, Panie, przypomnij mi o moim powołaniu. Panie, przypomnij mi o moim powołaniu. Chcę podążać za Tobą. Chcę iść za Tobą. Chcę zwiastować Ewangelię, Panie. Panie, potrzebujemy dzisiaj Ciebie. Boże, ja modlę się o całą salę. Modlę się o Kościół. Modlę się o nawiedzenie Ducha Świętego dla nas. Modlę się o to wszystko, Panie, gdyż Ty jesteś wielki. Ty jesteś potężny. Tobie, Bogu jedynemu chwała, moc, cześć i uwielbienie, Panie, na tym miejscu. Halleluja. Boże, uwielbiamy Cię. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, uwielbiamy Ciebie.